Witam Państwa na kolejnych zajęciach. Tym razem nauczymy się rozwiązywania równań kwadratowych. Wcześniej uczyliśmy się, co to jest postać kanoniczna i postać ogólna. Pokazywałem, jak się wyznacza współrzędne wierzchołka x oraz y oraz jak się wyznacza wyróżnik trójmianu kwadratowego. No, odczytywanie współrzędnych wierzchołka, szkicowanie, to wszystko już było. Już wiemy nawet, jak przesuwać w prawo, lewo, góra, dół. Albo jakieś łączone polecenie. Teraz zajmiemy się równaniami kwadratowymi. O co chodzi w równaniach kwadratowych? Już wspominam. W równaniu kwadratowym, gdyby było polecenie na szkicu i wzór funkcji, na przykład na szkicu i wzór funkcji takiej. Albo takiej. Jeżeli byłyby takie polecenia, to już umiemy odczytywać, tu jest literka A, A wynosi 1, to jest B, a C nie ma, C jest 0. Tutaj A jest 1, B jest 2, C jest minus 2. Umiemy to wszystko już odczytać. Moglibyśmy z tych wzorów wyznaczyć, gdzie się znajduje wierzchołek paraboli, czyli X oraz Y. Wyróżnik trójmianu też byśmy umieli policzyć. Więc bez problemu wszystko doprowadzilibyśmy do postaci kanonicznej, która wyglądała następująco. Jasne, można to zrobić. Każdy mógłby to na nowo sobie zrobić tutaj. Ale no, żeby prawidłowo naszkicować, to faktycznie przyda się znać te współrzędne wierzchołka. Gdybyśmy rozwiązali tą funkcję x kwadrat minus 4x, to ona by wyglądała w ten sposób. Jej postać kanoniczna byłaby tyle. Mogą Państwo sobie spróbować w domu. To byłaby jej postać kanoniczna, czyli o co chodzi? Byłoby 2, raz, 2, 3, 4. W ten sposób byłoby. X i Y. 2 i minus 4. Tu byłby jej wierzchołek. No i ona by leciała w ten sposób. I faktycznie, jak bardzo dobrze naszkicujemy, to nam wyjdzie, że przecięło 0 i 4, że przecina tutaj. Ale jeżeli będzie polecenie, żeby takie coś naszkicować, no bez problemu doprowadzimy do postaci kanonicznej, co już umiemy. Ta postać kanoniczna wynosiłaby tyle. Czyli co musielibyśmy zrobić? Musielibyśmy policzyć z tego x wierzchołkowe oraz y wierzchołkowe oraz deltę. I otrzymalibyśmy wtedy postać kanoniczną, ale no, w tym wypadku wykres wyglądałby mniej więcej tak. Że jest wierzchołek jest na minus 1 i na minus 3. I akurat tu by się zdarzyło w ten sposób, że przeciąłoby gdzieś tu. Raz, dwa, trzy, cztery. I przeciąłoby gdzieś tu. Czyli nie przecina idealnie osi. Wówczas ciężko jest określić te punkty przecięcia. No i te równania kwadratowe są po to, żebyśmy nauczyli się liczyć te punkty przecięcia tych z tą osią, z osią OX. Dzięki temu, jak już nauczymy się tej metody, będziemy mogli dokładnie powiedzieć, ile tu jest i ile tu jest. Bo nie wolno na oko odczytywać na maturze. No tutaj akurat idealnie przeszło przez 0 i przez 4. To był zbieg okoliczności. Oczywiście w większości przypadków tak będzie, jak będziemy liczyć, że będą całkowite liczby. Ale zdarzają się, że będą jakieś wymierne, czyli zapisane w postaci ułamka. No i jak będą zapisane w postaci ułamka, to będziemy musieli dokładnie je wyznaczyć x1 i x2. I tego się dziś nauczymy. Teraz tak. Jeszcze zanim przejdziemy do szkicowania oraz do rozwiązywania tych układów, tych równań kwadratowych, warto wspomnieć, że wykresy mogą wyglądać następująco. To już jest bardzo poglądowy wykres, już nawet bez linijki. Proszę posłuchać. Może się zdarzyć, że będzie przecinać w dwóch miejscach. Albo tu, albo tu. Nieważne. Gdzieś przetnie w dwóch miejscach.
Może się zdarzyć, że tylko w jednym miejscu dotknie. O tutaj, albo tutaj, albo tutaj. Po prostu raz dotknie. Czyli tu dwa razy przecięło, tu raz dotknęło. Albo w ogóle nie dotknie. Czyli będzie poza tą osią. I od czego to zależy, to też sobie w dalszej części powiemy, ale już może teraz wspomnę. Jeżeli delta wyjdzie dodatnia oraz A będzie większe od zera, czyli ramiona będą w górę. Jak A jest dodatnie, to ramiona są w górę, to już wcześniej omawialiśmy. Oraz jak delta wyjdzie dodatnia, to wówczas będą dwa miejsca zerowe, to się tak nazywa miejsce zerowe. No, dlatego będą dwa przecięcia. Jeżeli się zdarzy, że A będzie oczywiście większe od zera, tu wszędzie jest A większe od zera, bo łapki są w górę, ale delta będzie równa 0, to mamy do czynienia z jednym miejscem zerowym, to się nazywa punkt podwójny, a jeżeli delta będzie ujemna, to w ogóle nie będzie miejsc zerowych i albo będzie rozwiązaniem zbiór liczb rzeczywistych, albo będzie rozwiązaniem zbiór pusty. Tego wszystkiego się też jeszcze dowiemy później. Gdyby były tutaj znowu poglądowe rysunki, gdyby była taka sytuacja, że teraz ramiona są w dół i przecinają dwa razy, nieważne gdzie, tu czy tu, albo jest dalej w dół, ale tylko raz przecina, albo w ogóle nie przecina. Ramiona są w dół, dlatego że A jest mniejsze od zera. Wszędzie A jest mniejsze od zera. Dwa punkty przecięcia będą wtedy, kiedy delta będzie większe od zera. Wtedy mamy do czynienia z dwoma miejscami zerowymi. Kiedy delta będzie równa 0, mamy do czynienia z jednym miejscem zerowym, a kiedy delta będzie ujemna, to po prostu nie ma miejsc zerowych. To tego wszystkiego i tak się nauczymy jeszcze później, bo będą dwa takie tematy przeznaczone. No i o tym tylko należy pamiętać, że to się nazywa interpretacja geometryczna układu równań kwadratowych. Ale wracamy do naszej rzeczy. Pamiętajmy, że rozwiązaniem takiego równania są tak zwane pierwiastki, czyli inaczej miejsca zerowe. I dzięki temu nauczymy się wyznaczać dokładne wartości tych miejsc zerowych. Dobra, tak jak wspomniałem, albo to się nazywa miejsca zerowe, albo to się nazywa pierwiastki. Pierwiastki równania. Dobra, omówiliśmy sobie ramiona w górę, ramiona w dół. No i teraz przejdziemy po prostu do rozwiązywania zadań. Będzie polecenie. Co ja mam z tym? Muszę to sobie jakoś ustawić. Jakąś taśmę sobie następnym razem nakleję, gdzie jest obręcz, żebym nie musiał wstawać. Rozwiąż równanie, takie polecenie jest. I będzie takie równanie. Będzie takie. Albo takie. Albo będą takie. Ja napiszę wszystkie najpierw, a potem będę omawiał. Albo takie. No i będą się zdarzać, że albo będą oba x tu i tu, albo będzie tylko jeden x kwadratowy. W dalszej części etapu nauczymy się jednego wzoru. Ten jeden wzór można wykorzystywać do wszystkiego, ale tu jest szybszy sposób rozwiązywania. Bo zobaczcie, jeżeli będzie wszędzie x, to znaczy, że x mogę wyciągnąć przed nawias. Dzięki temu, i w ogóle trójka i szóstka jest. To się nazywa wyłączanie przed nawias. Wyłączanie jednomianu przed nawias, to już robiliśmy kiedyś. Wyciągam x i wyciągam trójkę. Jak zabiorę 3x, to z tego mi zostanie po prostu x, a z tego jak zabiorę trójkę, to 6 na 3 to jest 2. Minus jest dlatego, że tu jest minus. 6 na 3 to 2. X zabrałem, więc nie ma w ogóle x. W ten sposób to było wyłączanie jednomianu przed nawias. Wyłącz wspólną część przed nawias. Jakoś tak to się nazywało. I tu już zabraliśmy x i zabraliśmy trójkę. Zostało nam w nawiasie coś takiego. I kiedy to będzie 0? Kiedy całe to wyrażenie będzie 0? Pamiętajmy, że tu jest mnożenie. Kiedy będzie 0? Kiedy to będzie 0,
kiedy to będzie 0, albo kiedy całe to będzie 0. I w ten sposób to się rozwiązuje. Czyli przyrównuje tą część albo tą część, bo jest mnożenie, więc tą albo tą. 3x równa się 0, podzielę na 3, to będzie x równa się 0, no bo 0 na 3 to dalej 0. A tutaj dwójkę przerzucam na drugą stronę i wyszło mi rozwiązanie po prostu 2. I kiedy to będzie spełnione, kiedy będzie taka relacja spełniona, takie równanie, kiedy x będzie równe 0 albo kiedy x będzie równe 2. Czyli można to podać osobno w ten sposób albo w klamerce, że x równa się i w klamerce wymieniam 0 oraz 2. I to jest po prostu, taki zbiór jest rozwiązaniem dwuelementowy. Jeden element, przecinek, drugi element. Bo pamiętajmy, że jak jest klamerka, to znaczy, że się wymienia po kolei. Dobra, teraz to. Mamy wspólnie x, mogę zabrać x przed nawias. Zostanie mi 7 tylko, a tu mi zostanie minus 3x. No i kiedy takie wyrażenie całe będzie 0? Kiedy ten człon będzie zerowy? Albo kiedy cały ten człon będzie zerowy? Tu 7 przerzucam na drugą stronę, będzie minus 7. I dzielę na minus 3. X równa się minus 7 podzielić na minus 3. Minus przez minus się redukuje, po prostu znika. 7 trzecich. Można zatrzymać jako 7 trzecich, ale najlepiej wyciągnąć z całości. To jest 2 całe i 1 szósta. W ten sposób. Kiedy x będzie równe 2 i 1 szósta, albo kiedy x będzie równy tyle. Przepraszam, to jest 1 trzecia. Kurczę, co za błąd. 2 całe i 1 trzecia. Okej. Czyli w ten sposób można wyznaczyć i to się nazywają miejsca zerowe tego równania, albo po prostu pierwiastki to się nazywa też. Czyli jeżeli mamy do czynienia z dwoma x-ami, to można zabrać przed nawias coś. Teraz w tej części mamy do czynienia z x-em kwadratowym i jakąś zwykłą liczbą. Tutaj też. To wystarczy to w ten sposób rozwiązać, że tą zwykłą liczbę przerzucam na drugą stronę. I dzielę wszystko na 16. Dlaczego? Bo chcę mieć sam x kwadrat. I w ten sposób mam. I teraz, ponieważ doszedłem do czegoś takiego, to robię pierwiastek obustronny. Otrzymam x równa się pierwiastek z 25 szesnastych. Ale teraz podchwytliwa rzecz. To może być liczba dodatnia, ale może też być ujemna. Dlaczego? Bo już to zaraz wyjaśniam, to jest 5 czwartych, tak? Pierwiastek z 25 to 5, pierwiastek z 16 to 4. A tutaj jest minus 5 czwartych. Oczywiście powinniśmy wyciągnąć całości. I to są dwa rozwiązania. Albo w ten sposób napisane, albo w ten sposób. Ok. Można w ten sposób to rozwiązać. I dlaczego to muszą być dwa? Dlaczego musi być z plusem i z minusem? Bo zobaczcie, jeżeli podstawiłbym 5 czwartych tutaj, podniósłbym 5 czwartych do kwadratu, to wyszłoby mi 25 szesnastych, spoko. Ale gdybym podstawił liczbę ujemną, gdybym tutaj podstawił minus 5 czwartych, to minus 5 czwartych do kwadratu, to jest tak, minus 5 czwartych do kwadratu, kwadrat powoduje, że minus znika. Więc też wyszłoby liczba dodatnia. Też wyszłoby 25 szesnastych, dlatego tu są dwa rozwiązania. Albo w ten sposób Państwo robią, to zrobię na następnej stronie, albo w ten sposób Państwo robią, albo w ten. W tym sposobie będzie lepiej widać. Tutaj było bardziej podchwytliwe, bo trzeba było pamiętać, że do kwadratu podniesiona liczba może być dodatnia albo ujemna, bo ujemna do kwadratu to też wyjdzie dodatnia. To było bardziej podchwytliwa metoda, szybsza oczywiście, a ta jest inna i ona bazuje na wzorze skróconego mnożenia. Już przypominam, on miał taką postać. O, na tym wzorze bazuje.
To już było kiedyś rozwiązywane. Być może Państwo nie pamiętają, bo to było prawie rok temu. No właśnie to w lutym albo w styczniu. Tak czy siak. Z tego wzoru mogę skorzystać rozbijając to. I zobaczcie teraz. Jak rozbiję to prawidłowo, to też 16x kwadrat minus 25 rozbija się na 4x oraz 5. Z plusem i 4x oraz 5. Przepraszam, z minusem i z plusem. Czyli to się rozbija właśnie z tego wzoru. Bo popatrzcie, to jest a kwadrat, to jest całe a kwadrat, a to jest całe b kwadrat. Minus się zostawia. No to skoro to jest całe a kwadrat, a to jest b kwadrat, to mogę to rozbić faktycznie jako a minus b razy a plus b. I teraz co do kwadratu da 16? No czwórka. A co do kwadratu da x kwadrat? No x zwykły. Co do kwadratu da 25? No piątka. W ten sposób to można zrobić. I teraz jak to tak rozpisałem, gdybym chciał sprawdzić, to wyszłoby mi z powrotem to. To oznacza, że rozwiązaniem tego zadania, zamiast tego zapisu, można zastosować od razu ten. I kiedy takie wyrażenie będzie równe 0? Kiedy całe to będzie równe 0? Kiedy całe to będzie równe 0? Albo kiedy całe to będzie równe 0? Piątkę przerzucam. Dzielę na 4. Wyszło 5 czwartych. Lub tutaj piątkę przerzucam, będzie minus piątka. Dzielę na 4. Otrzymałem minus 5 czwartych. Zobaczcie, wyszły te same wyniki co tu. To od Państwa zależy, którą metodą pójdziecie. Czy będziecie chcieli przerzucić i zrobić pierwiastek, tylko pamiętajcie wtedy, że są dwa rozwiązania z plusem i z minusem. Czy będą chcieli Państwo skorzystać z tego wzoru? Według mnie ten jest trudniejszy, wolałbym to robić. Po prostu przerzucam na drugą stronę i dzielę wszystko, i potem pierwiastek robię. No, ale muszę pamiętać, że jest z plusem i z minusem wynik. Czy robię skorzystając z tego wzoru, który kiedyś był omawiany? I sobie rozbijam o w ten sposób. Od Państwa zależy decyzja. Zawsze wyniki wyjdą prawidłowe. A teraz wrócę do tego zadania, bo tam nie starczyło miejsca. Do tego. No. Mogę to rozwiązać na zasadzie tej i wtedy mi wyjdzie od razu 3 siódme x, odjąć 9, 3 siódme x, dodać 9. Od razu sobie rozbiłem, co do kwadratu da 9, 3, co do kwadratu da 49, 7, x, dlatego że to jest kwadrat. Co do kwadratu da 81? Dziewiątka. W ten sposób mogę rozbić. I kiedy to będzie 0? Kiedy to będzie 0? Kiedy całe to będzie 0? Albo kiedy całe to będzie 0? Kiedy całe to jest 0? Albo kiedy całe to jest 0? Przerzucam dziewiątkę i dzielę na 3 siódme. Dlaczego dzielę na 3 siódme? Bo chcę mieć sam x. 9 razy 7 trzecich, bo już Państwo wiedzą, że jak się dzieli, to się mnoży przez odwrotność. Trójka się skraca z dziewiątką. Zostanie tu 3. 3 razy 7 to 21. Albo tak wyjdzie. Albo tu jak dziewiątkę przerzucę, to będzie minus 9 podzielone na 3 siódme. To jest po prostu minus 9 razy 7 trzecich. Minus 3, tu wyszło trójka, ale pamiętajmy, że jest minus, wyjdzie minus 21. I albo właśnie tym sposobem Państwo sobie to policzą, albo moim, w sensie to nie jest mój, to po prostu ten mi wpadł w sposób. Przerzucam 81 na drugą stronę. Dzielę przez 9 49, żeby mieć sam x kwadrat. Jak dzielę, to znaczy, że mnożę przez odwrotność. Dziewiątka skraca się z 81. 9 razy 49. Muszę sobie odpalić kalkulator. To chyba będzie 243. Ale lepiej odpalić kalkulator, żeby nie zrobić głupiego błędu.
Nie, to jest 441. Wyszło tyle. No i muszę zrobić pierwiastek, bo chcę mieć sam x. Pierwiastek z 441 to jest. Raczej będzie 21, ale sprawdzimy. Tak, wyszło 21, ale pamiętajmy, że jak robimy pierwiastek z kwadratu, to może wyjść liczba też ujemna. I są znowu dwa rozwiązania, widzicie? Znowu wyszło 21 i minus 21. Albo tą metodą Państwo robią, albo tą. Do Państwa należy decyzja. Ja obie metody uznam. Dobra, mamy omówione takie rozwiązywanie przykładów. Teraz będzie trochę trudniejsze, bo teraz będzie coś takiego. Tu już są trzy wyrażenia. Tu były dwa, tu też dwa, a teraz są trzy. Trzy liczby. Żeby takie coś rozwiązać, trzeba wpaść na pomysł takiego wzoru. Albo takiego. Albo takiego. No, bywa trudne, ale da radę. Zobaczcie. Na pewno tu jest plus. O tu, więc na pewno będzie te wyrażenie, będzie a dodać b do kwadratu. A dodać b do kwadratu. Która liczba do kwadratu da x kwadrat? No x. Która liczba do kwadratu da 16? Czwórka. Między nimi jest plus. To jest rozwiązanie równania w tej postaci. Po prostu sprawdza się pierwszą i sprawdza się ostatnią. Ta jest tylko po to, żeby się zorientować, że to może być ten zapis. Czyli potrzebne są te dwie skrajne. No i kiedy to będzie 0? Kiedy to wyjdzie 0, czyli x musi być równy minus 4. I to się nazywa pierwiastek podwójny. Bo wyszła jedna liczba, jedno rozwiązanie. I tylko wtedy jest spełnione. Dla funkcji kwadratowej to się nazywa pierwiastek podwójny. Ale to jeszcze będzie później. Teraz takie równanie. Tu jest minus, więc na pewno będzie to wyrażenie. Równa się 0, dlatego tu jest. Zobaczcie, co do kwadratu da 4x kwadrat? No 2x. Co do kwadratu da 9? No 3. I koniec rozwiązania. W ten sposób, to jest ten bystrzejszy sposób, ale szczerze, nawet czasami ja tym nie rozwiązuję. Później Państwu na następnej lekcji pokażę, który ja z reguły stosuję. Dobra, i to byłoby rozwiązanie tego zadania. To jest. A, tylko pamiętajmy, że no, kiedy to będzie 0? Kiedy całe to wyjdzie 0, czyli trójkę muszę przerzucić na drugą stronę i podzielić na 2. 3 drugie. O, to się nazywa. Dla takiej liczby jest spełnione. Trzeba zawsze x wyznaczyć. Tu sobie wyznaczyłem x i z tego całego wyrażenia też wyliczyłem x. Dobra, mamy takie rozwiązywanie. Pokazywałem Państwu właśnie albo ten wzór skróconego mnożenia, albo tą metodę przerzucania. No, teraz będą troszeczkę trudniejsze chyba, przynajmniej tak wybrałem sobie. Zaraz zobaczymy, jak to wyjdzie. Rozwiązujemy teraz takie coś. Takie i takie coś. Zobaczą Państwo. Jest kwadrat i cyferka. Kwadrat i cyferka. Mogę to rozwiązać swoją metodą, że przerzucam. Najbezpieczniej jest moją. Albo mogę się zorientować, że ej, przecież to jest wzór skróconego mnożenia. Czy nieważne, jak on się nazywa. Tak czy siak, mogę się zorientować, że mógłbym coś takiego porobić. Bywa trudne. No i teraz tu jest faktycznie taka sytuacja, że to może być trudniejsze. Tylko sobie ustawię, zmienię sobie ten. No dobra. No, może być trudniejsze znalezienie, co do kwadratu da 6. Ja akurat wiem, że to jest pierwiastek z 6. I co do kwadratu da 18? No, pierwiastek z 18. A pierwiastek z 18 nie jest taki oczywisty, bo pierwiastek z 18 można wyciągnąć jeszcze przed pierwiastek. Bo z 18 to by było
Na 2 to jest 9, na 3, 3, 3. To by wyszło coś takiego. 3 pierwiastki z 2. I tutaj też by wyszło 3 pierwiastki z 2. I kiedy to jest 0? Kiedy to jest 0? Kiedy całe to jest 0? Albo kiedy całe to jest 0? Przerzucam to na drugą stronę i dzielę na pierwiastek z 6. Całe to dzielę na pierwiastek z 6. Taki zapis oznacza, że pod pierwiastek zwijam 2 i 6, bo to są pierwiastki. I ostatecznie otrzymuję coś takiego. A takie coś trzeba usunąć jeszcze niewymierność z mianownika. Jak się usuwa niewymierność? Mnoży się i dzieli przez to, co było na dole. I ostatecznie otrzymujemy 3 pierwiastki z 3 przez 3. A słuchajcie, trójka się jeszcze skraca. I wyszło tyle. I to dopiero był to, a jeszcze to muszę rozwiązać. To sobie pozwolę szybciej. Zobaczcie, przerzuciłem na drugą stronę. I od razu się pozbyłem pierwiastka z 6. I już wiem, że tutaj będzie 2/6, czyli to wyjdzie tyle. No i muszę usunąć jeszcze niewymierność z mianownika. I ostatecznie otrzymuję, że to jest minus pierwiastek z 3. I nawet tu nie zmieszczę. I w ten sposób rozwiązałem zadanie, czyli rozwiązaniem tego zadania jest pierwiastek z 3 albo minus pierwiastek z 3. No, tu już było więcej roboty. Ale no, trudno, czasem tak bywa. To było tym metodą, tą metodą. Teraz to samo zadanie rozwiążę moją metodą. Przerzucam po prostu 18 na drugą stronę. I dzielę na 6. 18 na 6 to jest po prostu 3. I wyszło mi x kwadrat równa się 3. Jak to rozwiązać? Robię pod pierwiastek. Wychodzi pierwiastek z 3 lub pamiętajcie, że jeszcze jest minus pierwiastek z 3. Dlaczego? Bo zawsze jak jest coś do kwadratu, to może być liczba dodatnia do kwadratu albo liczba ujemna do kwadratu. Wtedy zawsze po prostu kwadrat powoduje, że minus znika i wychodzi 3. To już tłumaczyłem wcześniej, że zawsze jak jest kwadrat, to są dwa rozwiązania. Chyba że są specyficzne, określone w zadaniu rzeczy. To się nazywa dziedzina funkcji. Wtedy jak jest dziedzina określona, to czasami jedno odpada. Na przykład to odpada albo to odpada, ale to będzie na dalszych etapach nauki. I według mnie tą metodą było znacznie szybciej, moją, niż tą, że rozbijam sobie na to. Dobra, to od Państwa zależy. Teraz rozwiążę to. Słuchajcie, to jest podchwytliwe, bo jak przerzucę jedynkę, to będzie minus jedynka. Dzielę na 4, to mi wyszło coś takiego. Teraz jedna sprawa. Czy jest taka zasada? Kwadrat, nieważne co do kwadratu, jak zawsze weźmiemy kwadrat, to kwadrat spowoduje, że wyjdzie liczba dodatnia. A patrzcie, a tu wychodzi, że ma być minus ileś tam. Nie znam liczby, która by podniesiona do kwadratu wyszła na minusie. Taka nie istnieje. Jeżeli nie istnieje, to się pisze, że to się nazywa równanie sprzeczne. Równanie sprzeczne, bo ma być coś podniesione do kwadratu, żeby wyszło minus, to jest niemożliwe. Bo zawsze kwadrat powoduje, że minus znika, więc nie ma opcji, żeby tu wyszło minus. Dlatego jest sprzeczne i tylko tyle wystarczy napisać. Dobra. Teraz, co ja tutaj mam jeszcze? Jest dalej po prostu polecenie, rozwiąż równanie, tylko tym razem takie. No, niby wydaje się, że kurczę, nie wiem co zrobić, bo pan Marcin nie mówił, ale przecież nie zapominajcie, że to można sobie powymnażać. To z tym, to z tym, to z tym, to z tym. Albo się zorientować, że ej, przecież to jest ten wzór. Ten wzór skróconego mnożenia.
Nie można o tym zapominać. Więc tu by wyszło 1 odjąć x kwadrat. Zobaczcie, wyszło coś takiego, przerzucam x kwadrat na drugą stronę, będzie plus x kwadrat. X kwadrat dodać x kwadrat to jest 2x kwadrat. Równa się 1, dzielę na 2. X kwadrat równa się 1 druga. A dlaczego wyszło 2x kwadrat? Bo to jest 1x kwadrat dodać 1x kwadrat, dlatego jest 2x kwadrat. I teraz robię pierwiastek. Pamiętajcie, że jak robię pierwiastek, to wyjdzie rozwiązanie albo z plusem, albo z minusem. Tylko tu jest o tyle bardziej podchwytliwe, że to wyszło coś takiego. A tu trzeba usunąć niewymierność z mianownika znowu. Czyli zawsze jak będzie na dole pierwiastek, no tu wyszedł pierwiastek z dwóch na dole, to trzeba usunąć niewymierność mnożąc i dzieląc przez to, co jest w mianowniku. Czyli ostatecznie rozwiązanie jest tyle. Lub z minusem. No bo to też trzeba rozwiązać. To ciągnie za sobą minus. Czyli ten minus po prostu zostaje. O, takie rozwiązanie albo takie. Dobra. Czyli sobie rozwiązaliśmy taki przykład. No bywa, że będą trudniejsze. Po prostu trzeba wymnażać. Tak samo to. Zobaczcie Państwo. To nie jest nic podchwytliwego. Po prostu musimy tu sobie powymnażać. Że jedną drugą x tu wmnażamy i tu. Jedna druga x razy 6 odjąć. Jedna druga x razy x. Dlaczego odjąć? Bo tu jest minus. Równa się 2 dodać x. Szóstka się skraca z dwójką, tu jest 1 trzecia. W sensie jedynka, tu trójka. 1 razy 3 to 3. A tutaj jest 1 druga x kwadrat. Tu jest 2 dodać x. Wyszło coś takiego. X przerzucam na tą stronę, będzie plus 2x. Dlaczego? 3x odjąć x to jest 2x. I jeszcze minus 2. Wyszło nam takie równanie. No, można pomnożyć razy minus 2. Po co? Już tłumaczę. Po to, żeby ten minus zniknął i ta dwójka zniknęła. Czyli mogłem w ten sposób zrobić dla ułatwienia sobie, bo nie chcę mieć przy kwadracie ułamka ani minusa. I dzięki temu mogę się zorientować, że ej, w sumie mogę to zwinąć do czegoś takiego. I zwijam to faktycznie. Tu nic nie stoi, to znaczy, że jest jedynka. Czyli będzie po prostu x, bo jedynki się tu nie pisze. Odjąć, dlatego że tu jest minus. Co do kwadratu da tą czwórkę? Dwójka. I kiedy to będzie 0? Kiedy całe to będzie 0, czyli kiedy x równa się 2. I to jest rozwiązanie rzekomo trudnego zadania, ale jedyne, o czym trzeba było pamiętać, to to, żeby powymnażać, poprzerzucać wszystko na jedną stronę, aby wyszło 0, to jest bardzo ważne, żeby wyszło 0 i albo będziemy potem, dojdziemy do czegoś takiego, że będzie można przerzucić i po prostu rozwiązać tak szybko. Tylko patrzcie, tutaj był x kwadrat i cyferka. Gdyby wyszły nam dwa x, to x się po prostu wyciąga przed nawias, tak jak tu robiłem. A jeżeli wyjdzie rozbudowane z trzema wyrażeniami, no to trzeba się zorientować, że ej, być może będę musiał zastosować ten wzór skróconego mnożenia. O te, ten albo ten. One są na karcie wzorów normalnie widoczne dla Państwa. Ok, to cały czas rozwiązywaliśmy. Pamiętajcie, że znajdowaliśmy miejsca zerowe. Znajdowaliśmy miejsca zerowe, czyli pierwiastki układu, pierwiastki równania. Czyli cały czas znajdowaliśmy to. Te dwa punkty, albo te dwa punkty. Nauczyliśmy się już znajdować w jeden sposób, na następnych zajęciach będzie w drugi sposób. Polecam ten drugi sposób, zawsze, bo jak ktoś jest bardzo słaby z matmy, to jemu to lepiej wejdzie. Nauczyliśmy się wyznaczać te dwa miejsca. A teraz, jak już znamy te dwa miejsca, to możemy policzyć. O ten x możemy policzyć jako x wierzchołkowy, że bierzemy, dodajemy te dwa skrajne i dzielimy na 2.
A jak już mamy x wierzchołkowy i podstawimy ten x tutaj i tutaj, to otrzymamy y wierzchołkowy. Otrzymamy jakiś y wierzchołkowy. Ileś tam wyjdzie. To już wcześniej robiłem, ale to nie jest częścią akurat tego tematu. Jest teraz polecenie. Wyznacz punkty przecięcia z osiami układów współrzędnych dla takiej funkcji. Patrzcie, żeby sprawdzić punkty przecięcia, to w sumie trzeba rozwiązać taką tabelę. Że tu jest 0 i tu jest 0, to się punkty przecięcia nazywały. Patrzcie, jak za x wstawię 0, do kwadratu to dalej 0, 3 razy 0 to 0, po prostu wyszło minus 12. I to jest pierwszy punkt przecięcia, to jest taki. 0 minus 12. Spoko, znalazłem punkt przecięcia. Pamiętacie, z jaką to było osią? To się nazywało z osią OY. Tak, znalazłem ten punkt. A teraz będę znajdował ten. Kiedy Y jest 0, zobaczcie, kiedy Y jest 0. O, widzicie, jest kwadrat i cyferka. Można to rozwiązać tą moją metodą, że przerzucam cyferkę. Będzie 12 równa się 3x kwadrat. Dzielę wszystko na 3. 12 na 3 to 4. I robię pierwiastek. Czyli wychodzi mi, że x równa się 2 lub minus 2. Pamiętajcie, że tutaj zawsze wychodzą dwa rozwiązania. To jest mega ważne. Jakby ktoś napisał tylko jedno, to ma 0 punktów. Czyli punkt przecięcia z osią wyszedł tu, dwójka i tu, minus dwójka. O, tu wyszły. I dzięki temu moglibyśmy naszkicować parabolę. Zobaczcie, jaką ładną. Czyli w jeszcze inny sposób rozwiązałem i naszkicowałem. Zrobiłem tylko te dwa miejsca. I pamiętajcie, że wyszły punkty przecięcia z osią OX. Wyszedł 2, 0 oraz drugi punkt przecięcia z osią OX. Wyszedł minus 2, 0. Wyszły aż dwa punkty przecięcia z osią OX. Tu i tu, bo tu to się nazywa oś OX. To się nazywa oś OY. Dobra, czyli po prostu wyznaczyliśmy punkty przecięcia paraboli z osiami układów współrzędnych zgodnie z poleceniem, o którym prosili w zadaniu. Mamy to policzone. Teraz policzmy dla czegoś takiego. Znowu trzeba tą tabelkę sobie rozwiązać. Czyli za x wstawię 0, zobaczcie, za x wstawiam 0. Wszystko zniknęło. To jest 0 i to jest 0. Dlaczego? Bo się po prostu tam, gdzie jest x, to się zasłania. Tu się zasłania i tu się zasłania. Po prostu wyszło 0. Punkt przecięcia z osią OY to jest 0, 0. OK, teraz to rozwiązuję. Kiedy Y jest 0? Już wiemy, że żeby takie coś rozwiązać, możemy wyciągnąć x przed nawias, ale czwórkę też można wyciągnąć przed nawias. I tu z tego zostanie po prostu jedynka. A jak czwórkę zabiorę z 900, to znowu muszę kalkulator uruchomić. 900 na 4 to jest 225. 225x. I zobaczcie teraz. Kiedy to będzie 0? Kiedy to wyjdzie 0? Kiedy to wyjdzie 0? Albo kiedy całe to wyjdzie 0? Tu jest po prostu, tu się dzieli na 4, ale 0 przez 4 to dalej 0. Tu się przerzuca jedynkę na prawą stronę i się dzieli na 225. X równa się minus 1 225. Wyszły dwa rozwiązania. Czyli punkt przecięcia z osią OX. Najpierw 0, 0 to jest tu.
a potem potem wyszło 0 i minus 1,225. Tu wyszło ramiona do góry, bo jest przy kwadracie plus. To jest rysunek poglądowy. Znaleźliśmy te dwa miejsca. Tutaj bez problemu znaleźliśmy ten punkt, dlatego że to był wyraz wolny bez x. Tutaj nie mogliśmy tego punktu znaleźć, nie mogliśmy znaleźć, jakby ja to nazywam dupką, nie mogliśmy znaleźć punktu szczytowego, czyli nie mogliśmy znaleźć tego dziobka, nie mogliśmy znaleźć go, bo tutaj nie było wyrazu wolnego, bo jest taka zasada, że w funkcji kwadratowej, jeżeli jest wyraz wolny, na przykład c, to ten c pokazuje, gdzie będzie dziobek leżał na osi oy. Widzicie, na osi oy ten dziobek nie leży, ale tutaj na tej osi ten dziobek faktycznie leży na minus 12. Tutaj byłoby minus 12. W ten sposób znowu można jakby wyznaczyć to. Dobra, nauczyliśmy się wyznaczać punkty przecięcia z osią. Czyli patrzcie, punkt przecięcia z osią ox pierwszy to byłoby 0, 0, a drugi punkt przecięcia z osią ox to byłoby minus 1,225 i 0. Czyli punktu przecięcia z osią oy w ogóle nie znaleźliśmy. Bo jak podstawimy x 0, to wyszło nam y 0, a potem sprawdzaliśmy, ile jest y 0. My znaleźliśmy tylko punkty przecięcia z osiami, z osią ox. Ok. W ten sposób, tylko sobie zerknę. Trzecie. Tak, tu znaleźliśmy wszystkie punkty przecięcia, ale patrzcie, jest bardzo podchwytliwe, jest takie jeszcze. Jak za x podstawię 0, to mi wyszło y 12. Wyszedł mi, o widzicie, wyszedł mi ten dziobek tu na 12. Bo podstawiłem za x 0, a teraz za y podstawiam 0. Patrzcie, za y jak podstawię 0. Podzielę na 3. Wyszło mi, że x kwadrat równa się minus 4. Czy coś do kwadratu może wyjść minus 4? No nie, to jest sprzeczne. Wyszło sprzeczne, jeżeli podstawiliśmy y0, czyli co? Nie ma punktów przecięcia. Nie ma punktów przecięcia. Przecięcia z osią ox. Bo kiedy podstawiamy za y0, to znaczy, że sprawdzamy punkty przecięcia z tą osią. A kiedy zamiast x wstawiamy 0, to patrzymy punkty przecięcia z tą osią. Czyli kiedy x wstawimy 0, sprawdzamy punkty przecięcia z tą osią, a kiedy za y wstawimy 0, to sprawdzamy punkty przecięcia z tą osią. Dlaczego nie ma punktów przecięcia? To bardzo łatwe. Zobaczcie, wyraz wolny jest 12, to znaczy, że dziobek jest tu i łapki są do góry, bo przy kwadracie stoi plus, czyli tak w ten sposób wygląda. Nigdy nie przetnie tych dwóch punktów. W sensie nigdy nie przetnie osi ox. No i ostatnie już polecenie, takie. No to co, najpierw wymnażam i wszystko przerzucam na lewo najlepiej. Tu 1x odjąć 9x to jest minus 8x, dodać 16 równa się 0. Spoko, rozwiązuję takie równanie, mogę się zorientować, że ej, przecież to jest znowu ta zasada. Czyli czasami będzie się trzeba mocno zorientować. No i zobaczcie, to jest na pewno x
Minus, minus jest dlatego, że tu jest minus. Co do kwadratu da 16? No 4. I kiedy takie wyrażenie będzie 0? Kiedy całe wnętrze będzie 0, czyli kiedy x wyjdzie 4. To bardzo proste. Kiedy to wyjdzie 0? No kiedy to będzie tyle samo co tu, bo tu jest odejmowanie. Więc 4 odjąć 4 wyjdzie 0. Czyli dla takiego x wychodzi rozwiązanie tego równania. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o rozwiązywanie równań kwadratowych pierwszymi metodami. Na następnych zajęciach nauczymy się drugich metod. Dziękuję Państwu za uwagę.